Cześć, witam bardzo serdecznie. W ostatnim materiale udało nam się dojść do momentu, w którym Auth0 zwraca nam JSON Web Token. Widzicie go tutaj obecnie na ekranie. Przypomnę tylko, że jest to zwrotka, którą właśnie otrzymaliśmy z Auth0. No i dostajemy od Auth0 ten JWT i jak sobie go tutaj wkleimy, no to możecie go sobie zdekodować i zobaczyć, co w tym kluczu się kryje. W dzisiejszym materiale natomiast pokażę Wam, w jaki sposób możemy przechować taki token wewnątrz ciasteczka, ponieważ no, gdzieś musimy ten token przechować po to, żeby no, użytkownik za każdym razem, kiedy będzie odpytywał nasze endpointy, które chcemy zabezpieczyć, by były one dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy zostali uwierzytelnieni, no to siłą rzeczy gdzieś ten token musi być, bo inaczej no to byśmy po prostu za każdym razem tego naszego biednego użytkownika zmuszali do tego, żeby no tutaj nam się logował. Mimo że to logowanie dosłownie trwa chwilkę, no to nie jest to do końca pożądany efekt, więc dzisiaj w materiale zrobimy sobie prostą rzecz, po prostu ten token umieścimy sobie w ciasteczku. Żeby umieścić ciasteczko w tym kodzie, no to musimy odrobinę ten nasz kod zrefaktoryzować, więc na początek zainstalujemy sobie taką bibliotekę pomocniczą, po prostu, która nazywa się cookie i ona nam nieco ułatwi tworzenie oraz odczytywanie ciasteczek. Więc na ten moment po prostu zrobimy npm install i wpiszemy sobie cookie i tutaj w tym kodziku sobie to cookie zaciągniemy z użyciem funkcji require cookie. Wewnątrz tego naszego endpointa, gdzie teraz tak naprawdę wyświetlamy JSONa, zapiszemy sobie to ciasteczko i wyślemy je z użyciem Expressa do naszego użytkownika. Więc w tym celu będziemy musieli nieco zrefaktoryzować ten kod, nie tylko zaciągając cookie, tą bibliotekę, ale także no, zmuszając Expressa do tego, żeby wysłał on ciasteczko do użytkownika oraz przekierował użytkownika z powrotem na stronę główną. Więc żeby to zrobić, musimy sobie zaciągnąć Express i zrobimy to w ten sposób, że mamy app i to będzie require, tak jak w poprzednio, i Express. I tutaj wywołamy sobie po prostu funkcję. Oczywiście Express musimy zainstalować tak, żeby Now wiedział, że chcemy skorzystać z Expressa. W tym takim skróconym zapisie także korzystamy z Expressa, tylko no, nie możemy za bardzo customizować tego endpointa, a przez to, że chcemy skorzystać z redirecta oraz wysłać ciasteczka, no to musimy tutaj z tego Expressa skorzystać w nieco inny sposób. No i teraz mamy zmienną app i do zmiennej app możemy sobie przypisać nowy endpoint. Tutaj wpiszemy strzałeczkę, czyli po prostu chcemy jakby domyślnie wszystkie endpointy łapać i możemy to napisać w ten sposób, ponieważ z poprzednich odcinków wiecie, że Now tak naprawdę steruje nam tym routingiem i każda osobna ruta jest tak naprawdę osobną funkcją napisaną w Node.js-ie, więc dlatego możemy po prostu to zapisać w ten sposób i nie musimy się teraz przejmować konkretnymi rutami. Więc tutaj piszemy sobie tak samo jak wcześniej, czyli funkcja synchroniczna, w której mamy parametry request oraz response i stąd sobie zwracamy jakieś ciało. Możemy sobie w zasadzie skopiować to, co mieliśmy wcześniej do tego tutaj zapisu wewnątrz, z tą różnicą, że już ten zapis nam nie będzie potrzebny, a tutaj po prostu sobie zapiszemy module exports i wyeksportujemy sobie tą zmienną
app. Więc tutaj mamy, dostajemy w zwrotce z AUF Zero jakiś tam respons i tym razem to, co nam zostanie zwrócone w tym responsie, chcemy zapisać do cookiesa. Więc zrobimy respons set header, jest to funkcja, dzięki której możemy ustalić jakiś header, no i ten header, który chcemy, z którego chcemy skorzystać, to się nazywa po prostu set cookie. I teraz jakby cookies, ciasteczka mają formę takiego łańcucha tekstowego, który no trzeba samemu jakby zbudować. Podaje się tam przede wszystkim nazwę ciasteczka, jaki ma to ciasteczko zawartość. Ale no, żeby nie pisać tego tak z palca, no to powstały właśnie takie biblioteki jak cookie, z którego teraz skorzystamy tak, żeby łatwiej móc utworzyć ten łańcuch tekstowy odpowiedzialny za reprezentację ciasteczka. Więc mamy set cookie i przekazujemy jako wartość cookie, później funkcja serialize, podajemy nazwę ciasteczka, będzie to po prostu JWT, czyli JSON Web Token, a jakby wartością tego ciasteczka będzie po prostu response i tutaj mamy data ID token. W tym miejscu, w tym naszym JSONie, w tej zwrotce z tego AUF Zero mamy nasz JWT token. Więc tutaj sobie zapiszemy do tego ciastka ten token. Na ten moment jeszcze nie będę Wam wpisywał żadnych opcji do tego ciastka, więc resztę zostawimy pustą i możemy sobie teraz po prostu po tym, jak już ustalimy ciastko, po prostu przeredirektować użytkownika na stronę główną. Ten status 200 nam nie będzie potrzebny, bo tutaj następuje redirect, a w miejscu tym, gdzie mamy catcha i jakby łapiemy błąd, no to na razie nic nie będziemy zmieniać. Więc zapisuję kod i zobaczymy, co się wydarzy po zalogowaniu użytkownika. No dobra, więc projekt nam się teraz przybudował. Wszystkie pliki Reacta i te odpowiedzialne za backend się przeładowały, więc sprawdzimy, czy dostaniemy faktycznie w odpowiedzi z tego endpointa jakieś ciasteczko. Więc wchodzimy teraz na naszą apkę, wchodzimy jeszcze raz, logujemy się, używamy login with Google, klikamy tutaj sobie na jakiś nasz mail i zobaczymy, co się wydarzyło w zakładce Network. Mamy tutaj ten ostatni request, w którym mamy tutaj po prostu status 302, czyli redirect. No i tutaj możemy sobie podglądnąć, że faktycznie zostały do nas wysłane jakieś ciasteczka. Więc no teraz wiemy już, jak ustalać ciasteczka i w jaki sposób sprawdzać, czy faktycznie przeglądarka wysłała nam ciasteczka w inspektorze Chroma. Ja tu co prawda używam Brave'a, ale u Was myślę, że będzie wyglądało to tak samo. No to teraz zrobimy szybko endpoint, w którym będziemy mogli sobie odczytać zawartość ciasteczka, żeby faktycznie zobaczyć, czy to wszystko działa. Więc w tym celu utworzymy sobie nowy endpointik w folderze API. Nazwę go sobie po prostu user.js i tutaj też będziemy na pewno używali sobie z tej biblioteki cookie, żeby po prostu móc łatwo odczytać zawartość ciasteczka i też zrobimy sobie taki bardzo prosty Node.js-owy endpoint, który nam now zaserwuje, więc tutaj piszemy po prostu module export i to będzie funkcja asynchroniczna, response i tutaj będziemy tak naprawdę, zwrócimy sobie od razu zawartość ciasteczka, po prostu żeby sprawdzić, czy to wszystko nam działa, więc będzie to po prostu miało status 200, zwrócimy sobie JSON-a, w którym będzie na przykład coś takiego JVT,
tak sobie nazwiemy ten nasz klucz i tu zrobimy po prostu cookies i na przykład tutaj będzie JVT, a cookies oczywiście bierze się stąd, że tym razem musimy posłużyć się nie funkcją serialize, ale po prostu parse. Więc zrobimy const cookies równa się cookie.parse i tutaj podamy request, czyli jakby sprawdzamy sobie obiekt naszego requesta, czyli na ten endpoint user będzie request pochodził od przeglądarki użytkownika, więc chcemy zobaczyć, czy w nagłówku faktycznie zawarte jest ciastko i to będzie request.headers, headers.cookie. A jeżeli cokolwiek tutaj jest jakby puste, to po prostu robimy takiego prostego ora, żeby mieć pewność, że zawsze do funkcji parse, przynajmniej jeżeli nie ma żadnych ciasteczek, wpadnie po prostu pusty łańcuch tekstowy. Więc to zapisujemy, ten nasz endpoint i teraz no, ten endpoint musimy jakoś odpytać z poziomu przeglądarki, więc zasymulujemy sobie takie zapytanie na ten endpoint z naszego komponentu reactowego, więc w tym celu sobie po prostu napiszemy taki bardzo prosty efekt, który za każdym razem, gdy ten komponent się zamontuje, po prostu wywoła funkcję, która odpyta ten endpoint, więc to będzie po prostu use effect. Jeżeli nie wiecie, co to są hooki w Reakcie, to zapraszam do podejrzenia u mnie podstawowego kursu React.js. Tam staram się wytłumaczyć, jak to wszystko działa. Więc mamy tutaj use effect, który odpalimy w momencie, gdy nasz komponent się zamontuje. Nie obserwujemy żadnych propsów, więc po prostu przekazujemy tutaj pustą tablicę, więc ten efekt powinien się wywołać tylko raz w momencie, gdy komponent faktycznie się zamontuje. No i tutaj sobie napiszemy prostą funkcję, którą sobie nazwiemy checkUser. Oczywiście później będziemy tam sprawdzać naszego użytkownika, czy on, czyli jakby ten podany w ciasteczku token jest prawidłowy, ale to zrobimy w jeszcze kolejnym odcinku, żeby nie przedłużać. Więc mamy funkcję checkUser, tutaj zrobimy sobie coś takiego jak response, await, zaimportujemy sobie Axios, Axios from Axios i tutaj Axios sobie odpytamy ten nasz endpoint, czyli API ukośnik user. Tam pamiętacie, że będziemy starać się zwrócić to, co jest w ciasteczku, żeby mieć pewność, czy ten po prostu nasz kodzik działa. Więc mamy await Axios i zrobimy sobie na razie takiego ładnego console loga, w którym po prostu wyświetlimy sobie to, co zostanie nam zwrócone przez ten endpoint. Więc zapisujemy, trzeba oczywiście też chwileczkę poczekać, aż now przeładuje te nasze pliki i za chwilkę powtórzymy cały ten flow z logowaniem, prześledzimy w zakładce network w Google Chromie, czy też w Brave, czy też w innej przeglądarce, z której aktualnie korzystacie, czy faktycznie te cookies działają. Więc lecimy, odświeżamy sobie tutaj naszego Reacta, będę tutaj podglądał to, co się dzieje w zakładce network, logujemy się i teraz zobaczymy zaraz, czy ten nasz localhost został odpytany. A, nie został odpytany, bo oczywiście tą funkcję musimy jeszcze sobie wywołać. To jest taki myk, żebym mógł używać funkcji asynchronicznej, ponieważ gdybym tutaj przekazał asynchroniczną funkcję, no to React chyba by tego nie przyjął albo by walnął jakimś błędem, więc po prostu wewnątrz ciała useEffect możecie sobie zrobić funkcję asynchroniczną i później ją po prostu wywołać. A robimy funkcję asynchroniczną po to, żeby mieć awaita na Axiosie i nie musieć pisać
przypisać tej składni takiej z promisem. Ja po prostu wolę tak, ale wy możecie to sobie zapisać inaczej. Więc zapisujemy jeszcze raz. Musimy poczekać, aż nam to się wszystko przeładuje, bo zrobiłem błąd, zdarza się wszystkim, więc czekamy jeszcze chwileczkę, bo jak tutaj przeładujemy, no to mamy taki komunikat, że plik nie został znaleziony, a to właśnie dlatego, że Now w tle sobie tam to wszystko mieli. Więc tutaj wykasujemy sobie to, co znajduje się w tej w zakładce Network, ponieważ ja tutaj mam opcję Per Surf Log, żeby móc obserwować wszystkie przejścia. No i co? No i wchodzimy i zobaczymy. Endpoint user został odpytany. Wcześniej callback zwrócił nam cookiesy. Teraz w momencie, gdy wejdziemy na endpoint user, no to widzicie, że nasz token został zwrócony, czyli mamy dowód na to, że faktycznie w ciasteczku przechowujemy obecnie token. W kolejnym odcinku zrobimy sobie ważną rzecz, przejmiemy ten token, który jest zawarty w ciasteczku i odpytamy Auth0 w taki sposób, żeby zweryfikować, czy faktycznie ten token, który dostaliśmy w ciasteczku, jest podpisany przez Auth0. I to jest bardzo ważne, żeby to sprawdzić zawsze, czy ten token, który jest w ciasteczku, jest faktycznie podpisany, bo no, jak mówiłem już wcześniej, po prostu nie możemy ufać temu, co się znajduje wewnątrz tokenu. Jedyne, co możemy zaufać, no to jeżeli porównamy sobie jakby zdekodowaną wartość JSON Web Tokena i sprawdzimy, czy została ona faktycznie podpisana przez właściwy klucz, a w tym przypadku przez klucz Auth0. Więc to będziemy robić w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do oglądania innych materiałów na tym kanale. Trzymajcie się!